7, ściągnąłem pierwszego bucha. Niech każdy z was teraz uważnie posłucha. 2011, a cały czas palę. Jak na Irenie nie zmudziło mi się wcale. Czy jestem na wyjeździe, czy jestem w Krakowie, to na pewno ma wpływ na moje zdrowie. Próbowałem też innych środków, niestety nie polubiłem piguł, nie polubiłem fety, nie próbowałem koksu, szczerze mówiąc się bałem. Lubiłem se zajarać i przy tym pozostałem. Nie znaczy to wcale, że namawiam cię do tego. Nawijam o swoim życiu, to nic złego. Ja jestem spokojny, zamieniam się w słuch, gdy jest ze mną ta muzyka i mój buch. Zamieniam je w słuch, MC Roba, kolejny. Dla dwóch to buch, zamienia cię w such. MC Robak, kolejny ruch, to buch, zamienia cię w such. MC Robak, tak jest. Ściągam bucha, niech każdy posłucha. Wolę go od wódki albo od prochu ducha. Ten świat jest nienormalny i łatwo to zobaczyć. Po buchu jest mi łatwiej mu to wszystko wybaczyć. Różne pomysły mi przychodzą do głowy, kiedy jestem zły, jestem bardzo nerwowy i nie wiem tak naprawdę, co by się stało, gdyby jaranie mnie nie uspokajało. Tak olewam to wszystko, machnę ręką. Wiem, że to życie ma stronę piękną. Olewam to wszystko, bo mam swój świat. Tak właśnie przeżyłem te 27 lat i nie wiem tak naprawdę, czy to słuszna jest droga. Wszystko to pozostawiam w rękach Boga. On wie, co jest dla mnie dobre, na pewno mnie słucha. W tym momencie ściągam kolejnego bucha. Buch, zamieniam je w such. MC Roba, kolejny ruch, to buch, zamienia cię w such. MC Roba, wystarczy dla dwóch, to buch, zamienia cię w such.